Znaki drogowe mówią o tym, jak należy korzystać z drogi, m.in. z jaką prędkością jechać, a także informują o warunkach na drodze. Kradzież znaków, a nawet całych słupów, do których ostatnio dochodzi, może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Do takiego czynu doszło w tym tygodniu w miejscowości Ruda w gminie Sieradz. Od strony miejscowości Kamionarz nie dosyć, że zniknęły początek i koniec terenu zabudowanego, więc dla kierowcy nie ma w tej chwili ograniczenia. Poza tym na łuku zmniejszenie prędkości do 60 na godzinę i w niebezpiecznym zakręcie również znak ostrzegawczy, więc to są znaki, które dla kierowcy są, mówią, podstawowe, elementarne, jak trzeba się zachować na drodze. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zapowiada, że sprawa będzie przekazana organom ścigania. Dyrektor Robert Piątek ma również apel zarówno do złodziei znaków, jak i kierowców, którzy zauważyli brak tablic informacyjnych. Tak naprawdę ta złotówka za ten złom wzięty, czy też wykorzystanie tej blachy do czegoś innego, naprawdę jest igranie z życiem kierowców i tych, którzy się posługują na drodze, używają drogi. Niestety nie jesteśmy w stanie na całej sieci być nagle i obserwować, gdzie znikają znaki. W związku z tym również tak naprawdę apel i prośba do mieszkańców, do ludzi, którzy korzystają z dróg, jeśli zauważą, że nie ma takich znaków, czy coś się dzieje, to też do nas prosimy o apel, ponieważ ten proceder naprawdę się rozrósł do skali takiej, że nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sami stwierdzić. Zbliżamy się do okresu jesienno-zimowego, gdzie widoczność na drodze nie jest najlepsza. W związku z tym to oznakowanie jest naprawdę w tym momencie ważne. Jak mówi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, skradzione znaki wrócą na swoje miejsce w jak najszybszym czasie.